Hej, witajcie, z tej strony Bobru, a na waszych ekranach Hinamizawa, piękna, malownicza Hinamizawa, jej mieszkanka Rena, ja, no i oczywiście Higurashi, epizod drugi. Lecimy dalej, moi drodzy. Lecimy dalej, nie pamiętam, gdzie jesteśmy. Ostatnio tak zacząłem te Higurashi w takich momentach, że pomiędzy nagrywkami Higurashi mam 500 innych nagrywek, tak zapominam konkretnego wątku, ale zaraz sobie przypomnimy na pewno. Rena obracała się, śmiejąc się niewinnie. W końcu zakręciło się jej w głowie, potknęła się i na szczęście oparła się o ścianę. Ajajaj. Wszystko wiruje. To było głupie. Teraz właśnie się dzieje, kiedy dajesz się ponieść emocjom, kręcisz się w taki sposób. Zaznaczam też na sam początek, ostatnio to często zaznaczam, ale no muszę wam to mówić, bo żebyście nie czuli się tutaj porzuceni. Moi drodzy, ja niestety jestem teraz trochę od tyłu z komentarzami. Staram się je czytać gdzieś tam w wolnych chwilach, ale jeszcze nie podpisywałem. Nadrabiam spokojnie, nie opuściłem serc komentarzy, lubię te komentarze czytać, lubię na nie odpowiadać, lubię życzyć miłego oglądania, tylko po prostu no potrzebuję teraz czasu, dużo teraz nadrabiam innych rzeczy, skończyły się podwójne materiały, ja tutaj na boku robię tysiąc rzeczy, zgrywam streamy, robię shoty, streamuję, no i tak po prostu jest. Przepraszam, źle się czuję. Udzielę jej ramienia, na które będzie mogła się oprzeć. Potykać się jako nowonarodzony źrebak w tym wieku to właściwie nie lada wyczyn. Stary, wyluzuj. Rena w dobrym nastroju paplała później, tylko coś niespójnie. Odpowiadałem za każdym razem śmiechem. Jednak szansa, by powrócić do tego ciężkiego tematu, który Rena poruszyła wcześniej, nigdy nie nadeszła. Lilka też zresztą ze mną jest, widzicie. Okej. Okay. Czy to koniec chaptera? Raczej nie, bo dopiero zaczęliśmy ten chapter. A może? Hau? Au? Nie. Gdy tylko wróciłem do domu, odrzuciłem tornister i przebrałem się w pośpiechu, a dzieciaczek z tornistrem. Efekty z jedzenia tylko lekkiego drugiego śniadania zaczęły się pojawiać. Jak ta Lilka lubi mi przeszkadzać, co? O Jezus, jakie ziewanie, skokrocie. Lilka to po prostu, powiem wam, że ostatnim czasem ja tak nagrywam troszkę później niż zazwyczaj jeszcze, bo nie tam o północy czy pierwszej, to się zdarza nawet, no teraz jest 1:30, dajmy na to, nie jest taki wyznacznik, ale Lilka tak po prostu polubiła nagrywanie ze mną o tej porze, że jak ona nawet śpi, jak ona tylko słyszy, że ja zacznę nagrywać, no coś tam usłyszy sobie, to od razu, ale to od razu po prostu natychmiastowo przybiega i siedzi tutaj. Tak jak teraz, zresztą nie muszę wam to mówić, bo pewnie jak oglądacie u mnie serię różne kanale, to po prostu sami jesteście tego świadomi, ale Lilka po prostu stała się takim stałym elementem, tak? No a Lilka, cóż, Lilka to jest jedna z istot, która jest najlepszym, co mnie spotkało, także nie jestem zły, Lilka, nie jestem zły. Ale mogłabyś, no właśnie, trochę przesunąć. O Jezu, stary nas łodził, to poszła. Efekty z jedzenia tylko lekkiego drugiego śniadania zaczęły się pojawiać. Mój żołądek zaczął wydawać kapryśne warczenie. Zjedz sobie paletę zupy chińskiej i będzie lit. Dobra, nadchodzę. Angelmort. Czas zmierzyć się z krainą niekończących się deserów. Przygotowania do bitwy zakończone. Nadchodzę. Ach, no tak, bo my teraz do Angelmorta lecimy, czyli do knajpy, gdzie pracuje Xionmion. Angelmort miał zdecydowanie inny klimat niż wczoraj. Czekajcie, bo ja bym sobie chciał ten klimat. Wiecznie, zobaczmy, jak to będzie wyglądało. A, chwila, muszę zrobić tak. Aha, spoko. Dziś usta deserowa, wstęp tylko po wcześniejszej rezerwacji. Mimo to przed restauracją stało kilkunastu młodych mężczyzn. Sądząc po tym, jak patrzyli w górę z zazdrości, nie byli zaproszeni. Po co mieliby się tutaj gromadzić, gdyby wiedzieli, że nie mogą wejść? Po to, żeby pobić na przykład ciebie, żebyś ty też nie wszedł. Znalazłem odpowiedź, kiedy przeszedłem przez tłum i zacząłem wchodzić po schodach, aby wejść do środka. Czy jesteś uczestnikiem? Masz bilet? Tak. Właściwie to miałem szczęście. Ultimate Lucky Student. Jak tylko to powiedziałem, natychmiast zostałem otoczony. To wyglądało, jakbym był w środku futbolowego koła. Co się dzieje? Ich powód był następujący. Nie był to bilet na osobę. Na jednym mogły wejść do środka maksymalnie 4 osoby. A, więc to tak. Wygląda na to, że powinien był zaprosić Renę i resztę. Nic za porada. Jednak będę udawać, że to nie słyszałem. Ale świnia, ale pobiją go zaraz. Jak nie jest na osobę, to zaraz się zdziwi. Z podnoszącym na duchu uśmiechem odwróciłem się i zignorowałem ich. Kiedy to zrobiłem, ich ramiona wyciągnęły się w moim kierunku, niczym dusze potępionych szukających pomocy. Najspokojniejsi mieszkańcy Hinamizawy i okolic. Ten bilet może przyjąć do 4 osób, proszę zabierz nas ze sobą. Co za samolubni ludzie. Co? To był jedyny powód, dla którego tutaj stali. Dziesiątki nieszczęsnych ramion sięgały po mnie jak zęby gigantycznych drabi. Jednak złapały tylko powietrze. Ale spryciula. Byłem już na szczycie schodów.
Co za bezduszny kutasa. Ale... Łapać to! Nie są żarty. Szybko wskoczyłem do środka restauracji. To było tak, jakbym wszedł do innego świata. Po drugiej stronie szklanych drzwi nędzny tłum rzucał w moim kierunku przekleństwami. Jednak wewnątrz tej całkowicie wyciszonej i klimatyzowanej restauracji, szczerze mówiąc, to nie dziwię się, że Katie pod koniec pierwszego epizodu został złapany i zabity. Jak jest takim, jak sami mieszkańcy określili, kutasem, no to absolutnie zasłużone. Powitałem jej kelnerka z anielskim uśmiechem, był to bardziej odświeżający kawałek scenerii. Wiedziałem, że nie powinienem się śmiać, ale zacząłem wydawać złowrogi rechot. Dzień dobry, witam w Angelmort. Ze względu na dzisiejszą deserową ucztę, restauracja jest zarezerwowana tylko dla klientów, którzy wygrali losowanie. Proszę podać nazwisko oraz bilet. Nie mam biletu, ale powinien być na liście. Nazywam się Maebara. Maebara. Tu jest. Przepraszam, czy mogę prosić o twoje pełne imię i nazwisko? Katie Maebara. Bond, James Bond. Przepraszam za niedorodności. Jesteś tu na specjalne zaproszenie, zgadza się? Pokażę ci twoje miejsce. Proszę, tędy. Nastrój w pomieszczeniu był niesamowicie gorący. Stoliki były wypełnione po brzegi. Mężczyźni w kwiecie wieku wypychali sobie twarze wykwintnymi deserami, które w ogóle do nich nie pasowały. To był raczej niepokojący spektakl. Wkrótce po tym, jak zaprowadzono mnie na moje miejsce, przybyła Sion. O, witamy. Witamy w Angelmort. Hej, Sion, dziękuję bardzo za dzisiaj. Bardzo to doceniam. Trochę się spóźniłeś, zaczynam się martwić. Jestem naprawdę szczęśliwa, że przyszedłeś. Być może dlatego, że w pobliżu byli inni klienci i ten był mniej swobodny, ale nadal powitała mnie swoim olśniewającym uśmiechem. Jak widać, mamy dziś wielu klientów. Nie jestem pewna, czy będę miała czas na przerwę. Proszę, nie spiesz się i poczekaj na mnie. Kiedy skończę, pójdziemy się gdzieś pobawić. Juhu. Szepcząc mi do ucha tę ostatnią część, Sion mrugnęła i wróciła do kuchni. Boże święty! Czy w waszych pomieszczeniach też stało się tak strasznie gorąco? Hinamizawa, ach Hinamizawa. Wydawała się nieco odważniejsza, może to dlatego, że nastrój, który panował w restauracji, był bardzo gorący. Nawet niewielka zmiana w jej zachowaniu wystarczyła, by moje serce zabiło mocniej. Przepraszam, że czekałeś. Zobaczmy tą scenę. O! A, to nie było takich smaczków, tylko jakieś zupy. Podczas gdy siedziałem, oni miały. Przez panującą atmosferę zamówiłem z nowego letniego menu zamówienia z nowego letniego menu były realizowane jedno po drugim. Każdy był niesamowicie ogromny. O Jezu, ale to pysznie wygląda. Darbym sobie... Czekać, widać kursor? Nie wiem, czy widać kursor, ale to ciacho z truskawką bym sobie zjadł. Widać kursor chyba. To wygląda super, to wygląda super. Te trzy cocktaile to bym zjadł tak o. Z ciasta na pewno to i trochę jest serii. Przepraszam was, to też bym zjadł. Takie czekoladowe lubię, ale nie aż tak bardzo. Te dwa wyglądają olśniewająco. Rozumiem, wszystkie te niesamowite rzeczy możesz zjeść za darmo. Nie dziwne, że bilet był na parę złota. Poza tym wszystko było pyszne. Od podstawowych deserów po te szalone, skierowane do konkretnych klientów. W ich repertuarze nie było absolutnie żadnych luk. Nieważne jak na to spojrzeć, nie sądzę, żeby jedna osoba mogła tyle zjeść. Cóż, na razie muszę zrobić sobie przerwę. W ogóle nie mogłem się tutaj odprężyć. Prawdopodobnie dlatego, że ciepło panujące było wyraźnie nienormalne. Wszystkie inne miejsca w lożach były zapchane grupami po cztery osoby. Nie byłoby to dla mnie zaskoczeniem, gdyby ci głupi mężczyźni, zajadający się jak świnie słodko udekorowanymi deserami, nagle zaczęli blizać talerze. To było bardziej niż trochę niepokojące. Ale to jest maruda! Przylas za darmo się nażreć, obsługuje go prześliczna panienka, a ten jeszcze ma czelność kogoś tutaj oceniać. Boże święty, Katie Maebara, ale jesteś nadęty kutas, naprawdę. Coś wzbudziło moje zainteresowanie, więc zacząłem przysłuchiwać się ich rozmowie, a wtedy usłyszałem. Angelmort jest moje. Ja? Kupiłem swój bilet za 70 tysięcy aukcja. Powiedziałem w pracy, że idę na pogrzeb krewnego. Mundurki tutaj są najgorętsze. Zastanawiam się, czy gdybym prosił trochę wody na spodnie, to kelnerka wytarłaby to dla mnie. Dobra, trochę bardziej to rozumiem, ale dalej jesteś nadęty. Słyszałem, że planują sprzedaż figurek Angelmort. Będziemy musieli wziąć pod uwagę następne wydarzenie. A skoro o tym mowa, ten wielki producent figurek zdecydował się o wprowadzenie nowej serii. Musimy potwierdzić datę wydania.
Problem polega na tym, że jest zbyt wiele odmian, aby je hurtowo kupić. Gdyby to był zwykły zestaw mundurów w rodzinnej restauracji, byłoby tylko około 10 typów, ale włączając w to sekretny zestaw z różnymi planowanymi pozami, jest ich około 100. Nie chcesz wymienić się ze mną i dostanę podwójną. Moim obowiązkiem jest, jako fana, jest natychmiastowe skompletowanie kolekcji. Nie, to moje przeznaczenie. Słowa wylewające się z ich ust były w zasadzie niezrozumiałym żargonem. Jednak nadal miałem wrażenie, że za nimi kryje się niewidzialna aura nienormalności. Proszę, że czekałeś. Jestem deserem jest tropikalny romans z cynamonem. Coś się stało? A, nie. To po prostu... Dziś w restauracji jest trochę inaczej. Jesteś znana w swoich kręgach. Cóż, dążyliśmy do tego i wszystko zmierza w jak najlepszym kierunku, więc jest dobrze. Niestety podczas uczty trafiają się bardziej ekscentryczni klienci. Na szczęście to tylko garstka. Menerka poinformowała mnie cicho z krzywym uśmiechem. Klienci wyglądają na nerwowych, są prawie jak stado hien. Wygląda to, że wielu dzisiejszych klientów przybyło z bardzo daleka. Tego typu ludzie są dość podatni na utratę samokontroli, więc jest to trochę przerażające. Jeśli kelnerka nie będzie się pilnować, może zdarzyć się coś złego. Co miała na myśli mówiąc pilnować? W tym momencie w pomieszczeniu rozległ się huk. Odwróciłem się zaskoczony. Kelnerka upadła i rozlała całe zamówienie, które niosła prosto dla klienta. Chwila, czy to nie jest Sion? Przepraszam, pańskie jedzenie jest... Co narobiłaś? O kurde, ciekawe czemu? Teraz wiecie, no taka sytuacja oczywiście się zdarza, to nie jest jakieś, powiedzmy, nie wiem, niespotkane, że... Ja to w ogóle powiem wam tak. Jak patrzę, czasami jestem w restauracji, jak zdarzy się, że nerd wyjdzie ze swojej jaskini, jak ja wyjdę czasami z tej swojej jaskini i zobaczę, jak ogromne zamówienia czasami noszą ci kelnerzy na tych wszystkich swoich... tackach, to po prostu, no dla mnie to jest coś niebywałego, to jest po prostu, no to wygląda jakby ktoś, jakby to nie miało prawa bytu, a ludzie to normalnie noszą i normalnie to działa. Dla mnie to jest niesamowite, absolutnie, no i nie dziwię się, że tak się stało, ale no to jest Hinamizawa, tutaj prawdopodobnie wiąże się z tym, że nie wiem, że teraz świąt tak naprawdę zamienia się w mion i coś się stało. To jest powalony kraj, powalone miasteczko, powalone wioseczka. Jeansy, które kupiłem w pewnym specjalistycznym sklepie za całe 1800 jenów, są całe grubsze. Co to diabła ma być? Jak na kogoś, kto właśnie spotka katastrofę, wydaje się strasznie szczęśliwy. Cóż za tragedia, miał. Wygląda to, że mała kelnerka będzie musiała wytrzeć to z głębi serca, miał. Rozmowa nagle potoczyła się w dziwnym kierunku. Ej, co on powiedział? Powyciera? Czy chciał, żebyś się go wytarła? Tuż nad tym ewidentnie dziwnym namiotem, który rozłożył się na jego kroczu? Słucham? Ale to jest... ja... Wycieraj! Pieś wycieraj, która rozprzestrzeniła się po całym pomieszczeniu. Oczywiście osaczona Shion zbladła. Spojrzała na bardziej oświadczoną kelnerkę, prosząc o pomoc, ale ta pokiwała tylko głową z litości. Powiem wam, co się stanie. Nasz kochany Katie... Pantofbara, nie umiem przetłumaczyć jego nazwiska inaczej, żeby to miało sens. Nasz kochany Pantofel zaraz zrobi to za niego, za nią, dla niego. To Zaki potknęła się. Ostatnio rośnie liczba klientów, którzy robią to, aby celowo brudzić swoje ubrania. A więc mówisz, że się potknęła. Więc to, co się stało przed chwilą, to nie był wypadek, to było celowe. Nasze dziewczyny są na to wyczulone, więc to nigdy nie ma tu miejsca, ale Sunozaki jest nowa, więc musi, że opuściła gardę. Dzisiejsi klienci mogą z łatwością to zauważyć, dlatego była ich celem od samego rana. Co robi kierownik? Powinien po prostu porzucić tych bandytów. Działamy w branży usługowej, więc niewiele możemy z tym zrobić. Zaśmiała się mówiąc to z rezygnacją w głosie. Świąt drżała ze ścierku do naczyń w dłoniach, gdy stała się jasno czerwona. Oblany mężczyzna rozłożył się na siedzeniu, wystawiając pokryty lukrem namiot. Kurz. Boże święty, nie sądziłem, że w tym roku i w tym życiu usłyszę określenie pokryty lukrem namiot. Wciąż nieprzygotowana psychicznie, jej drżąca ręka wsunęła się do przodu, nakłaniana przez gapiów. Bliżej! Znaczy czas na wycieranko! Z mojego męskiego punktu widzenia to mógł być śmieszny spektakl, do którego mógłbym się po prostu uśmiechnąć kwaśno, ale z punktu widzenia kobiety to było oczywiście czyste upokorzenie. Kiedy byłem otoczony przez tych zbirów i sparaliżowany strachem, Sion nieustraszenie stanęła przed nimi i uratowała mnie. Mimo to tak upokarzające jak to, Sion była częściowo winna. Nie chodziło o to, że jej życie było zagrożone, prawda? Nawet ci faceci zamierzali po prostu wyśmiać się w trochę lubieżnej sytuacji. Nie tak, że mieli zamiar zjeść Sion żywcem czy coś. Byłoby w porządku, gdybym ją później pocieszył. Może swój namiot dasz, pokryty lukrem. Oj,
Hej, ci małe bara. Ja też się bałam, ale Kei miał kłopoty, więc wytrzy to. Musiałam być odważna i dać się wszystko. Kiedy ja, mężczyzna, zostałam zaatakowana przez 3 zbirów, byłem sparaliżowany strachem, ale Shion ocaliła mnie bez namysłu. Co teraz? Ci obleśni brudni degeneraci próbowali zrzucić winę na nią. Tym razem nasze role się odwróciły. Hej, Kei, ci małe bara. Jeśli jej teraz nie uratujesz, kiedy będziesz w stanie spłacić dług, który jesteś jej winien? Boisz się? W tym czasie Shion, nie, Mion, nawet się nie wahała. A co teraz? Nie waham się. A co wtedy? Jeśli się nie wahasz, to dlaczego jej nie pomożesz? Teraz porusz się ze swoim losem. Znamy się ty tłusty grubasie. Wynoś się stąd, zanim się zdenerwuję. Rzuciłem mocno ramię Shion i przyciągnąłem ją do siebie. Kei, ta karka zmoczyła moje spodnie. To jest jej kara. Tym, który potrzebuje ukarania, jesteś ty. Dość tego gadania. Jeśli jesteś mężczyzną, mów pięściami. Walnięcie, uderzenie. Moje ciało zostało uniesione w powietrze, jakby było niczym. Zostałem wrzucony z powrotem na swoje miejsce. Ten facet jest silny? Pod żadnym względem nie wygląda sportowca. Jest po prostu gruby. Ilu Otaku jest nieoczekiwanie dobrze zorientowany w jakiejś mało znanej sztuce walki. Nie lekceważ nas. Mężczyzna uśmiechnął się złośliwie, prezentując linię dziąseł. Hej, wszystko w porządku? Lera, jak kiepsko muszę teraz wyglądać? Poznałaś się, prawda, Shion? To oni są w błędzie, więc nie pozwól im się wykorzystać. To może być... To wciąż moja wina. Jeszcze raz! Zróbmy to! Walnięcie, uderzenie, trzask. To było kręgosłup Kei'ego. Nie wiem, że to wystarczy, bym się poddał. Jeszcze raz! Jeszcze jeden raz! Walnięcie, uderzenie, trzask. Drugi kręgosłup Kei'ego. Wszyscy zawsze to wyglądają. Jeszcze nie skończyłem! Powstań, moja wolo walki! Zamiast rzucać się na nią mocno, stawiałem każdy krok, zmniejszając dystans do wielkiego cielska. I każdym razem, gdy odrywałem stopę od podłogi, czułem, jak mój płonący duch zmierza w kierunku miejsca uderzenia. O! Wszystko zwolniło, jakbym szedł pod wodą. Kiedy parłem do przodu w tym lepkim spowolnieniu, spokojnie zmierzyłem odległość między nami. Dzięki naszej różnicy wzrostu, zasięg był moją największą zaletą. Była między nami bardzo mała odległość, ale tylko mój cios był w stanie dosięgnąć. Uwolniłem swoją żelazną pięść słusznego gniewu, ale leciała powoli w kierunku jego twarzy, jakbym uderzył pod wodą. Reagując na to z uśmieszkiem na twarzy, gruba z łatwością zrobił unik. Aż dotąd nie zdawałem sobie z tego sprawy, ale w tym spowolnionym czasie mogłem obserwować jego zaskakujący kontrast z niemal bolesną wyrazistością. Jego ramię powoli obracało się niczym skrzydło wiatraka. Zawinął obok mojej pięści i zszedł po łuku. To ramię obróciło się jak wskazówka zegara. Zetknęło się z moją głową, obracając górną część ciała. Przeciągając za moją głową, wykonał kolejny obrót. Tym razem obrócił całe ciało niczym bąk, a następnie kolejna rotacja. Połączenie obrony i ataku to była genialna kontra. Zgadza się, 3 razy. Myślę, że zostałem wyrzucony po 3 obrotach. W tym lepkim obszarze czasu nie mogłem walczyć, tylko czekać oniemiałe, aż zostanę uderzony. W tej chwili ta powolna anomalia czasowa nagle się skończyła. Trzask! Brakuje ci treningu, młody człowieku. Nie chciałem się o to przyznać, ale przeciwko komuś, kto trenował sztuki walki, nie mogłem wygrać samą siłą woli. Katastrofa. Po fali zawrotu głowy, kiedy doszedłem już do siebie, leżałem na swoim miejscu. Na szczęście nie zostałeś ranny. Bardziej oświadczona kelnerka z wcześniej wytarła ręcznikiem pot z mojego czoła. Oho. Widzicie? Tarta się robi. Kontakt z kobietą. Dotknęła mnie. I to robiła, podeszła do niej Shion z czerwoną twarzą i załzawionymi oczami. Czy wszystko w porządku? Robisz to wszystko ze względu na mnie. Przepraszam. Ja też przepraszam, nie pomogłem. Próbowałem, ale nie pomogłem. Nigdy wcześniej nie wygrałem walki. Nie, po prostu próbujesz pomóc, aby mnie uszczęśliwić. No, właściwie, Kei'ci, to wygrałeś kiedyś walkę. Miałeś 2 koleżanki w swoim pokoju, które chciały ci pomóc, bo zaczęłeś odwalać jakieś gówno na dworze i nagle po prostu je zabiłeś. Nie wiem, czy pamiętasz, to też się liczy jako wygrana walki, także spokojnie, twój po prostu tutaj ranking ofiar jest na razie składający się z przynajmniej 2 pozycji. No, niestety dałeś sobie radę tylko z kobietami, z wielkimi napakowanymi otakami miałeś szans, ale jak potrenujesz, to może będzie trochę lepiej.
nie, po prostu uszczęśliwić, nie żartuję. Po prostu myślałam, że mam szczęście, bo Kay przyszedł tu dzisiaj. Często pokazała złośliwy język. Wytarła bitą śmietany ściereczką, którą trzymała w dłoniach. Sonozaki, możesz teraz zrobić sobie przerwę. Nie masz jeszcze niewykorzystanych godzin. Jedną? Dwie? A, nie, w porządku. Mimo, że jest to praca w niepełnym wymiarze godzin, nadal jest płatna. Chcę robić wszystko dobrze, gdzie pracuję. Więc naprawdę nie musisz się o mnie martwić. To i była jej mocna strona. Nawet przez sekundę nie pomyślałbym, że Minion może być tak słaba. To była Shion i była nękana przez jakąś hołotę. Taka była rzeczywistość. Hej, nie przejmuj się mną. Proszę, zjedz jak najwięcej deserów. Kiedy skończysz wypełnić ankietę, muszę już wracać do holu. Więc widzicie, po całej imprezie pozostało wypełnianie tylko i wyłącznie ankiety. Smutne, Kate, jakbyś pokonał, to dostałbyś wyjątkowy deser. A tak to... Po kilku pocieszających słowach i współczującym uśmiechu, do Shion druga kelnerka zaczęła odchodzić. Wtedy ją zatrzymałem. Przepraszam, czy możesz skorzystać z telefonu? Telefonu? Jest przy kasie. Pokażę ci gdzie. Wyciągnąłem z portfela monetę 10 jenów. Nie chodziło o zachowanie twarzy. Jestem bezwartościowym tchórzem, to było niezmienionym faktem, ale mogłem płakać z tego powodu później w nocy. Teraz nie był czas na łzy. Musiałem walczyć. Jeśli dobrze pamiętam, jeden bilet wystarczy na maksymalnie 4 osób. Dobrze mówię? Czy to będzie w porządku, jeśli wezwę jeszcze 3 osoby? Tak, w porządku. Piszę ich na listę gości. Czy możesz podać ich nazwiska? Obróciłem się. Spojrzałem na tustery chuligana, który upokorzył Shion. Co gdzieś kolega zawoła? Ale kogo? Chyba, że dziewczyny zawoła. Albo Oishiego. To trzy rzeczy, które dzisiaj nie działają na twoją korzyść. Po pierwsze, jestem winien Shion przysługę. Po drugie, jestem człowiekiem, który nie boi się odrzucić swojej dumy, by wygrać. A po trzecie, jesteśmy najpotężniejszymi członkami klubu w historii. Tak! Proszę dodać Rena Ryugu, Satoko Hojo i Erika Furude na listę gości. O, fuck. Ale będzie jazda. Szczerze powiedziawszy, myślę, że zdolność bojowa tej całej grupy wzrosła i to tak przynajmniej parokrotnie. Przynajmniej parokrotnie, bo patrząc na to, jak to wyglądało wcześniej, to powiedziałbym, że zdolność samego Keiichiro była prawie że zerowa. Prawie że zerowa. No, to jest taki rodzaj człowieka, że... No raczej nie liczymy go jako jakieś poważne zagrożenie bojowe. Myślę, że on co najwyżej może być zagrożeniem, ale dla samego siebie. Tak, poza tym to raczej jest postacią tutaj... No, może pacyfistyczną nie, ale mającą skuteczność podobną do pacyfistycznej. Rozumiem, zrobię to. Najlepsi i najpotężniejsi członkowie naszego klubu dołączą do walki. Potrafią pokonać tysiące wrogów. Spasiaki! Przygotujcie się na spotkanie ze swoim stwórcą! To ładna restauracja. Au, mundurki są słodkie. Ciekawe, co dziewczyny powiedzą na Shion. Też chcę taki nosić. Au. A Shion teraz poszła przerwę chyba, tak? Chociaż ona nie chciała przerwę. Nie wiem, czy ona na nią ostatecznie poszła. Teraz są desery. Jestem głęboko poruszona. Tak, jedz tyle, ile chcesz. Nie martw się moim przydziałem. Hej, ci wystarczy tej gierę. Przejdźmy do rzeczy. Gdy Satoko poruszyła temat, Rena i Rika odłożyły widelce. Patrzyłem na nie przez chwilę. A następnie mocno przycisnąłem czoło do stołu. Błagam was. Nie obchodzi mnie to, czy wyśmiejecie mnie z tego powodu, że jestem taki żałosny. Proszę, użyjcie mi swojej siły. Wszystkie wydawało się zaskoczone nagłym obrotem wydarzeń, ale mimo to wysłuchały tego, co miałem do powiedzenia, nie wyśmiewając mojego niezwykłego zachowania. O co chodzi? Coś się stało? Właściwie młodsza siostra Mion, Shion pracuje w tej restauracji a pół etatu. Ach, ta młodsza siostra, o której mówiłeś? Czy to możliwe, że chodzi o nią? Możliwe? One są podobne. Podobne? Czy to nie jest po prostu Mion z rozpuszczonymi włosami? Nie wiedziałem, co powiedzieć. Jeśli Keiichi mówi, że to Shion, to jest to Shion. Mogą być bliźniaczkami, ale czy naprawdę mogą wyglądać tak bardzo podobnie do siebie? One są bliźniaczkami monozygotycznymi. Bliźniaczki monozygotyczne brzmi jak rzecz do sprawdzenia w naszym plebiscycie, jeżeli mi się tylko przeglądarka załaduje. Bliźniak monozygotyczny. Czyli jednojajowe, jednym słowem. Wchodzą na świat w wyniku podziału jednej komórki jajowej zapełnionej przez jeden plemnik. Albo jeden lukrowy namiot. Naprawdę mogą wyglądać identycznie.
Rena podała najbardziej wiarygodne wyjaśnienie, które wszystkich przekonało. Więc wierzycie mi? Przejdę do rzeczy. Opowiedziałam o wszystkim, co się wcześniej wydarzyło. Jak Shion była celem, jak wymuszono na niej to całe upokorzenie, jak była przytłoczona przez klientów. Poza tym, jak niesamowicie żałosny byłem. Powiedziałam o wszystkim, nie próbując niczego ukrywać. To okropne. Biedna Shi. Ale nie mogę uwierzyć, że nie mogłeś nic zrobić. To jest niesłychanie haniebne. Nic nie mogę na to poradzić. Satoko, przyznaję się do przegranej i szuka pomocy. To jest bardzo trudne. Heci woli pomoc Shi niż ocalić swoją dumę. Prawda, to rycerskie. Jak na słabiaka. Żałosne. Trącenie Reny trochę zabolało. Mogę być tylko wdzięczny, że zrozumiała. Satoko używała wobec mnie różnych przezwisk, ale w jej słowach nie było złych zamiarów. Po prostu wyzywała cię sportowo. W takim razie, co powinniśmy zrobić? Jej głos był monotonny, ale w jej słowach była nutka determinacji. Odpowiedziałem na sugestywne milczenie Riki własnym. Cóż, myślałam, że to będzie coś takiego. Hej, czy to trochę dla ciebie za dużo. Nie poradzisz sobie z tym sam. Co? W takim razie pomożecie? Oczywiście, Keiichi. Pomożemy każdemu, kto jest prześladowany. Wspomniałem sobie, kiedy zostałem osaczony przez tych zbirów. To, co powiedziała Shion o silnym poczuciu solidarności w Hinamizawie, naprawdę zaczęło do mnie docierać. Keiichi Maebara, teraz nie czas na dławienie się łzami wdzięczności. Teraz jest czas na walkę. Przepraszam, jestem wam winny w przysługę. Próbowałeś wszystkiego, ale sam nie miałeś szans. To takie smutne, bardzo smutne. Rika delikatnie potlepała mnie po głowie. Jednak nie wyczułem w jej zachowaniu żadnego politowania. To było przepełnione silnym, niezawodnym uczuciem. Zostaw resztę nam. Mio nie może do nas dołączyć z różnych powodów, dlatego tymczasowo przejmę dowodzenie. Nasza strategia będzie koncentrować się na obronie Shion i zniszczeniu zdolności bojowych wroga. Kto jest wrogiem? Czy jest ich dużo? Niedużo, ale dużych. Od tego momentu każdy, kto zadziera z Shion, będzie uważany za wroga. Nie ma żadnych zasad, jeśli chodzi o udział. Rekompensatą będzie deser, który właśnie jecie. Jakieś pytania? Wszyscy już weszły w tryb klubowy, ich oczy wpatrywały się w rozmawiającą hołotę w restauracji, niczym drapieżniki polujące na swoją zdobyć w ciemności. Rika uniosła rękę. O co chodzi, Rika? Musimy okazywać litość? Oczywiście, że nie. Nie musimy okazywać litości Motłochowi, który ośmieliłby się położyć palec na młodszej siostrze Mion. Czy to będzie w porządku, Keiichi? Rika była poważna, zaraz wymordują całą tą restaurację. Była naprawdę gotowa kogoś zamordować. Ach, liczę na ciebie, Rika. On nawet wyczuł, że ona chce kogoś zamordować, a mimo tego pomyślał... Tak, dawaj ich, robimy to. Ja, Keiichi Maebara, wezmę na siebie całą odpowiedzialność. Rozgromcie ich! W porządku. Też dam z siebie wszystko. Wybaczcie. Proszę, zróbcie to. Keiichi, nie musisz być tak spięty. Tylko czekaj i patrz na to, co się wydarzy. Zanim skończysz swój parafit, my już będziemy sprzątać. Cóż, dajmy z siebie wszystko. Walczmy. Tak! W ten sposób najpotężniejsza grupa, jaką kiedykolwiek znał świat, myślona przez Mion, zaczęła wykonywać swoje ruchy. Byłem najstarszym i jedynym chłopakiem i zachowywałem się jak lider. Jak biorąc pod uwagę uczestnictwo w klubie, byłem najmłodszym członkiem. Oprócz mnie wszystkie z osobna miał przerażające zdolności bojowe, najmłodszym członkiem pewnie jeżeli chodzi o staż. Co się stanie, jeśli wszyscy połączą swoje siły, by chronić Shion? Boże święty, do jakiej tej masakry dojdzie? W sensie... To jest... Jeżeli chodzi o Higurashi, to po tych, no nie wiem ilu odcinkach, 30 paru, wliczając też epizod pierwszy, dochodzę do takiego jednego prostego bardzo wniosku. Mianowicie, ta gra jest tak nieprzewidywalna, że spokojnie jestem w stanie spojrzeć na nią pod tym kątem, że nazwę ją grą, w której może się po prostu stać, że one, nie wiem, zaczną rzucać w niej jedzeniem spaślaków. Może to być gra, w której powiedzmy, nie wiem, po prostu zgłoszą to gdzieś, nie wiem, zaraz ich rozgonią, a może to jest taka gra, że one wyciągają siekiery, noże, jakieś pistolety i po prostu wszystkich zabiją, a potem wrócą do jedzenia jakby nigdy nic. Każda opcja jest możliwa. Nie mogę sobie tego nawet wyobrazić, prawdopodobnie miałam być świadkiem czegoś strasznego i budzącego podziw. Są znaki 5 luksusowych parafit na 107. A, tak! Przyjąć niosła zamówienie. Noszenie wszystkich bez chybotania się wymagało od niej sporego wysiłku. Wstrzymywała się przy tym oddech, by zwrócić uwagę na swoje stopy. Kuku, towarzysze, ona znowu nadchodzi. Tym razem wydaje wszystko moje spodnie i będzie to wycierać. Był ten sam schemat czyszczenia i wycierania, który pojawił się chwilę wcześniej. Tym razem inny z nich próbował tego samego.
Zdeprawowanie tych ludzi było samo w sobie atakiem. Hejcie, Renę. Zrób zasadzkę przy stoliku 5 i 6. Rena, słysz mnie? Mundurki restauracji. Przesłodki, hału, chcę je zabrać do domu. Kołysząc poświadczami podczas niesienia deserów była ścigana przez równie kołyszącą się Renę. Miała ją eskortować, ale została zauroczona tyłem jej uniformu. Z punktu widzenia normalnego człowieka była to prawdopodobnie tak, jakby Lisy pilnował kurnika. Tylko że w przypadku Reny jest inaczej. Jest inaczej, ale moi drodzy, zobaczymy to dopiero w kolejnym odcinku. Myślę, że to będzie cała akcja taka jakaś większa. Postaram się też przyspieszyć tempo, żeby te 30-minutowe odcinki były dla was zadowalające. Tak czy siak. Jeżeli wam się podobała ta... początek tej bitwy w restauracji Angelmort, to oczywiście zachęcam was do zostawienia łapki w górę oraz zasubskrybowania kanału, żeby być na bieżąco. Podajcie do opisu, jeżeli chcecie znaleźć mnie na innych mediach społecznościowych. Pamiętajcie, że tam są wszystkie linki, które mogą was interesować do moich oficjalnych mediów. No i cóż, to tyle moi drodzy. W kolejnym odcinku oczywiście patrzymy, co się będzie dalej działo podczas tego naszego tutaj, naszej batalii. No myślę, że nie będzie tej rozlewu krwi, ale w sumie kto wie. Zobaczymy. Wszystko z mojej strony, dziękuję wam bardzo za uwagę, trzymajcie się ciepło, no i hej, pa, pa.